pozwolę sobie na tak zwane wprowadzenie do tematu. Otóż to nasze dzisiejsze spotkanie jest jednym z cyklu spotkań związanych z Rokiem Kobiet, Rokiem Kobiet na Pomorzu Zachodnim i z rocznicą 100 lat odzyskania z jednej strony niepodległości, ale z drugiej strony uzyskania przez Polki praw obywatelskich, praw wyborczych. Te 100 lat, kiedy mamy prawa wyborcze, kiedy uznano, że nie jesteśmy już tak, jak to zakładał kodeks napoleoński, wieczyście niedojrzałe i potrzebujemy opieki, opiekuna męskiego, który będzie decydował o naszym, o naszej edukacji, o naszej pracy zarobkowej, o zamążpójściu, o naszym majątku. Tak naprawdę z tych 100 lat możemy też sobie odjąć lata okupacji, lata istnienia atrap instytucji demokratycznych, więc tak naprawdę tych praw naszych wyborczych, publicznych to nam zostało niewiele w stosunku do całości naszej cywilizacji, która do tej pory była cywilizacją generowaną i ustalaną przez obywateli, przez mężczyzn. Ta perspektywa się teraz zmienia, myślę, że na lepsze i będziemy też o tym tutaj dyskutować, kiedy oddamy głos naszej gościni Kazimierze Szczuce. Będziemy mówić o tym, jak tak naprawdę mało wiemy, o czym był też ten film. Ja polecam, on jest dostępny na YouTubie, całej pensji połowy władzy. Będziemy mówić o tym, jak mało wiemy o tych naszych przodkiniach, jak wykreskowana, wygumkowana jest historia. Historia tak naprawdę bez kobiet. I mało wiemy, chociaż możemy się też pochwalić, bo tak jak było to przedstawione, chociażby pierwsza ministra sprawiedliwości, pierwsza kobieta w funkcji minister, to była Polka. I to było w 1956 roku. Wtedy po raz pierwszy na świecie kobieta objęła tą funkcję. Dla mnie to było duże, duże zaskoczenie. Natomiast myślę, że mało kto z nas wie, że pani nazywała się Zofia Wasilkowska. Mało kto z nas wie o Paulinie Kuczalskiej-Rajnszmidt, którą Polki z Trzech Zaborów nazywały naszą hetmanką. Ale tak samo mało wiemy o kobietach, matkach Solidarności. Mało też wiemy, jak się okazuje, o kobietach, pionierkach z naszego regionu, czy o tych regionalnych bohaterkach. Bo kiedy zajmowałyśmy się matkami Solidarności i szukałyśmy tych kobiet, to okazało się, że Jadwiga Boral, Agnieszka Dąbrowska, Danuta Dąbrowska, Maria Glińska, Teresa Hulboj, Małgorzata Niesobska-Orbaniak, Małgorzata Tremblińska, Małgorzata Zarzycka i wiele, wiele innych kobiet nie przeszły do historii Solidarności. One zostały pominięte. Przy okrągłym stole była jedna kobieta. I kiedy w 1989 roku uzyskaliśmy niezależność państwową, tak naprawdę zaczęto ustalać priorytety i okazało się, że prawa kobiet nie należą do najważniejszych. Tak naprawdę zaczęto między innymi od zamknięcia sekcji kobiet Solidarności, od wyrzucenia do kosza 1 700 000 podpisów, które zebrał Komitet Bujaka i Barbary Labudy i wprowadzono nam tak zwany kompromis aborcyjny. Potem zaczęły się problemy z dostępem do rynku pracy i tak naprawdę cały czas walczymy o te swoje prawa, bo nie chodzi o to, żeby prawa były zapisane, ale żeby były właściwie zinterpretowane i właściwie stosowane. I o ile tak jak na filmie była mowa o tym, że nasze prababki raz, że musiały prosić swoich męskich opiekunów o zgodę na pracę, no to zarabiały połowę tyle tego, co mężczyźni. My zarabiamy 80%. Ale nadal to nie jest tyle samo. Nadal mamy problemy systemowe tak naprawdę, których nie rozwiązuje państwo. Problemy niealimentacji, czy problemy z prawami reprodukcyjnymi, problemy na rynku pracy. Cały czas te wszystkie zjawiska, które są opisywane jako feminizacja
kobiecej biedy, jako szklane sufity, ruchome schody, lepkie podłogi. One dotyczą utrudnień kobiet na rynku pracy. Więc ta nasza równość jest na razie równością deklaratywną, natomiast niekoniecznie stosowaną. W szkolnych podręcznikach jest pełno stereotypów i w szkolnych podręcznikach nie znajdziemy ani jednego z tych nazwisk, które pojawiły się w tym filmie, czy które tutaj wyczytałam. Tak naprawdę pojawiają się nazwiska faktycznie wybitnych kobiet, tak jak na przykład Maria Curie-Skłodowska, która musiała wyemigrować, ponieważ nie mogła studiować w Polsce. W Polsce można było studiować i to tylko na wybranych kierunkach od 1897 roku. Wtedy pierwsze trzy studentki uzyskały prawo do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Także gdyby nie to, że Szwajcaria, Francja dopuściły wcześniej kobiety do uczelni, to również geniusz Marii Curie-Skłodowskiej pozostałby przy kuchennym stole. Co jeszcze? Myślę też, że to, że jest czas zmiany i tworzą się ruchy kobiece. Cały czas ten ruch trwa. Parlamentarna Grupa Kobiet, Manify, których współautorką, współtwórczynią była Kazimiera Szczuka, ale też jest Kongres Kobiet, który 10 lat temu powstał. To jest moim zdaniem genialne przedsięwzięcie, ale też teraz od 2 lat mamy kryterium uliczne, czyli dziewuchy dziewuchom, ogólnopolski strajk kobiet. Te wszystkie ruchy się na siebie nakładają, ale cel jest jeden tak naprawdę, żeby to, co jest zapisane w Konstytucji, to, co jest deklarowane, było właściwie rozumiane i żebyśmy mogły korzystać ze swoich praw w pełni. Czyli to, co chcemy, to jest tak naprawdę, chcemy całego życia, całej pensji i połowy władzy. To jest hasło, które przyświeca Rokowi Kobiet, ale myślę, że w duszy nam wszystkim. I teraz bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela marszałka, dyrektora gabinetu, pana Krzysztofa Barczyka. Rok 2018 marszałek województwa ogłosił rokiem kobiet, bo w tym roku przypada stulecie nadania praw wyborczych kobietom. Jest to oczywiście podwójnie ważne wydarzenie, bo w tym roku mamy również stulecie niepodległości. Ale co jest ważne? Ważne jest to, że w tym roku chcielibyśmy wybrać 100 kobiet regionu, pokazać 100 najbardziej aktywnych kobiet, najbardziej przebojowych z całego województwa, z każdego powiatu. Mam nadzieję, że już dzisiaj po naszym spotkaniu wejdą panie, pokażą swoje często koleżanki, znajome. Zapraszamy na stronę Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego, gdzie można... O, jest, ściąga. Prezentacja ściągi. Gdzie można zgłosić do naszego plebiscytu znajome kobiety. Naprawdę warto, bo będą fajne nagrody. Ale co jest najważniejsze? Bardzo często nie doceniamy kobiet, które mamy blisko siebie, a które są inicjatorkami życia społeczno-kulturalnego w naszej okolicy. Tak patrzę akurat na Irminę, którą współpracuję w ramach... W czego ramach my współpracujemy? Wojewódzkiej Rady, dokładnie. Irmina jest taką kobietą, która bardzo często inspiruje mnie, ale i też naszych starszych kolegów do tego, żeby coś robili. Przyznam szczerze, że ja jej nie znałem wcześniej, dopóki nie pojechałem, nie zobaczyłem, jak to wygląda w Drawnie, jak w klubie sportowym. Taka drobna, mała, fajna kobitka potrafi tych wszystkich facetów, piłkarzy pogonić i rzeczywiście się słuchają. Szok. Dlaczego robimy ten plebiscyt? Znaczy nie będę mówił słowami, które są ostatnio bardzo znane, to znaczy, że kobietom to się należało. Ale wydaje mi się, że to jest wyjątkowy rok, gdzie możemy zrobić coś fajnego. Możemy pokazać naprawdę ludzi, którzy na co dzień robią dużo rzeczy, a nikt ich nie docenia. Więc zapraszam was już dzisiaj do tego. Zapraszam was na stronę Głosu Szczecińskiego, który z nami prowadzi ten plebiscyt.
chcielibyśmy wybrać 100 kobiet. Ja uważam, że to jest bardzo mało i myślę, że na pewno z powiatu i z Choczna znajdą panie osoby, które warto, żeby w tym plebiscycie wzięły udział. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do nominowania. Naprawdę jest to dosyć prosta procedura, natomiast my chcemy faktycznie poznać te osoby, które nie zawsze są może z perspektywy całego województwa, całego regionu wystarczająco widoczne, bo kobiet aktywnych naprawdę mamy sporo. Co drugi sołtys jest sołtyską, coraz więcej jest nas w samorządach. Czego przykładem jest również pani sekretarz gminy Choszczno, Magdalena Sińko, która jako gospodyni miejsca. Bardzo proszę, oddaję głos. Dzień dobry. Mam wielki zaszczyt, ale też i ogromną przyjemność powitać państwa na tym spotkaniu w imieniu Roberta Adamczyka, burmistrza Choszczna, a także swoim własnym. Bardzo się cieszę, że kolejne spotkanie z cyklu Kobieta ma prawo odbywa się właśnie w naszym mieście. Szczególnie serdecznie chciałam powitać gościa specjalnego, panią Kazimierę Szczukę. Bardzo się cieszę, pani, że pani zawitała do naszego pięknego miasta. Pani Bogna troszeczkę tak pesymistycznie rozpoczęła. Pan Krzysztof troszeczkę nas tutaj rozruszał. Ja myślę, że te 100 lat dały tyle dobrych przykładów, że jako gmina Choszczno, powiat choszczeński, mamy się naprawdę czym pochwalić. Faktycznie, mamy kobiety w samorządzie i nie tylko parytet sprawia, że kobiety do samorządu chcą się dostać, nie tylko przepisy. Chcą działać, bo jedno to mieć prawo, a inna rzecz to chcieć, a jeszcze inna potrafić. Wiele kobiet u nas pokazało już dawno, od wielu lat, że potrafią, że chcą, że realizują takie inicjatywy, które bez nich by się nie odbyły. Realizują się na niwie społecznej, kulturalnej, gospodarczej, co również jest godne podkreślenia, a także sportowej. Działają w stowarzyszeniach przeróżnych, ale także jako dyrektorzy przedszkoli, szkół, podejmują działania często wybiegające poza zakres ich obowiązków. I to jest godne podkreślenia i myślę, że jako gmina Choszczno, jako samorząd wspieramy zawsze te inicjatywy, które działają na rzecz naszych mieszkańców. Kto najlepiej powie o działalności, jak nie ktoś, kto działa? Naszym takim przykładem jest klub Kiwanis Kobieta 2000, który od wielu lat działa, od wielu lat prowadzi różne inicjatywy. Scenę bez barier, która odbyła się już po raz, pani Ewo, po raz 20 i mamy nadzieję, że będzie się odbywała jeszcze dalej. My chcielibyśmy się przede wszystkim pochwalić działalnością klubu Kiwanis Kobieta 2000 i bardzo serdecznie proszę panią Ewę, żeby opowiedziała o działalności klubu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam. Bardzo się cieszę, że jest takie spotkanie. I tutaj taki trochę kamyczek do ogródka pań naszych wrzucę, że no, tych spotkań powinno być częściej właśnie z kobietami z tych wielkich miast, chociaż my, to, że jesteśmy w małym mieście, to nie znaczy, że my się czujemy gorsze, ale wy tam w tym dużym świecie macie większe jakieś takie szanse u nas zorganizować manifę, a organizowałam, więc wiem, co to znaczy, to jest bardzo trudno, bo łatwiej jest w Warszawie, w Szczecinie zorganizować, bo tam się jest anonimowym. Natomiast w Choszcznie my się tu wszyscy znamy. Ja mieszkam od 14 roku swego życia, począwszy od liceum, więc no myślę, że tu wszyscy po kolei i przechadzam się tą drogą wolności z domu do pracy, więc wszyscy mnie znają i wypisują później na Facebooku różne rzeczy po tej manifie, ale ja już się do tego przyzwyczaiłam. Ale nie o tym chciałam mówić, także bardzo zapraszam panie do nas, chętnie zorganizujemy spotkania z różnymi wspaniałymi, mądrymi kobietami i zawsze coś tam zaczerpniemy z waszej wiedzy. Jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie, powstało ono w 1996 roku. Nazwałyśmy je Klub Kobieta 2000.
Dlaczego 2000? Bo czasami ktoś się pytał, a złośliwy nawet mówił, że to jakiś tam proszek był też 2000. Tak, pole na 2000. Nie, my założyłyśmy to stowarzyszenie pod taką nazwą, ponieważ to był 1996 rok, a więc końcówka XX wieku i wchodziłyśmy w XXI wiek, więc wydawało nam się, że ten rok magiczny 2000 to będzie takim rokiem przełomowym, że to wtedy te kobiety tak się obudzą i zaczną działać i wezmą sprawy w swoje ręce. Wzięły trochę, ale tak trochę za mało, bo one zawsze uważają, że one mają ważniejsze obowiązki, bo mają dzieci, bo mają dom, bo muszą się tym zająć, jeszcze może jakieś zwierzaczki. Natomiast mężczyźnie jest łatwiej, bo on podejmuje decyzje takie, które ad hoc. Jak mu powiedzą, że ma wyjechać w delegację na rok czasu, to on się nie zastanawia, że tam zostaje mama z trójką dzieci. Tylko oczywiście mówi, nie ma sprawy, panie dyrektorze czy szefie, jutro trzeba wyjechać, wyjeżdżam. A kobieta musi się zawsze zastanowić, bo musi sobie wszystko poukładać i dlatego nam jest trudniej. Ale my w klubie Kobieta 2000 takie chciałyśmy być nowoczesne i podejmowałyśmy różne działania, które niektóre zostały do dzisiaj, tak jak tutaj pani wiceburmistrz powiedziała, że już 20. scena bez barier będzie dla osób niepełnosprawnych, już 14 lat współpracujemy z policją przy realizacji programu takim edukacyjno-profilaktycznym Stopek, już 10 lat czy 12 nawet współpracujemy z bankami żywności, z miejsko-gminnymi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jest tu pani dyrektor, to może zaświadczyć. I pomagamy właśnie ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Pośrednio, bo organizacyjnie zajmuje się miejsko-gminny ośrodek. Realizujemy również może już w tej chwili nie, ponieważ nasza służba zdrowia Choszczeńska już dawno zakupiła mamograf, ale były czasy, kiedy tego mamografu nie było i przystąpiłyśmy do współpracy ze specjalistycznym szpitalem onkologicznym z Golęcina w Szczecinie i podjęłyśmy się badań profilaktycznych, mamograficznych, sprowadzałyśmy mamobus. Około 2000 kobiet zostało przebadanych dzięki tej właśnie akcji. I pani doktor, która się wtedy z nami opiekowała, powiedziała, że możemy być dumne, bo dzięki tym badaniom wiele kobiet uniknęło przedwczesnej śmierci. Działałyśmy w klubie Kiwanis, ale no niestety przerosło to nasze oczekiwania. Jest to stowarzyszenie takie międzynarodowe, ale tam trzeba było właśnie wyjeżdżać, trzeba było zupełnie inaczej działać, a my raczej działamy na niwie tutaj naszego powiatu i współpracujemy w naszym województwie. Więc teraz już nazywamy się tylko Klub Kobieta 2000. Myślę, że nadal będziemy działały, robiły tyle, na ile nam czas pozwoli. Dobrze, że mamy w swoich szeregach trochę młodsze koleżanki, to może one przejmą trochę stery, bo my już tak trochę powinnyśmy poświęcić czas swoim wnukom. Ale póki co na razie jakoś działamy. Dziękuję jeszcze raz bardzo, że zechciała pani do nas przyjechać. No tak się składa, że faktycznie pani mówiła tutaj z perspektywy lokalnej, natomiast to, co wy robicie tutaj w Choszcznie, tą perspektywę lokalną przekracza i o działaniach zarówno tego stowarzyszenia, jak i pani Ewy naprawdę w regionie sporo wiemy, sporo słyszymy, tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mamy okazję, żeby panie tutaj zobaczyć i poznać. Tak samo ponadregionalną działalność prowadzi
Irmina Olejnik-Czerwonka. I w takim razie paradygmat skromności, proszę bardzo, zapraszam. I w działaniach na rzecz kobiet i z kobietami. Właściwie pracuję ze wszystkimi, ale szczególnie z kobietami, chociażby dlatego, że tak jak Kobieta 2000, stowarzyszenie, które właściwie stworzyły kobiety, prowadzą kobiety i są członkiniami tylko kobiety. Jakby większość stowarzyzeń, w których pracuję to i z którymi pracuję, 80% członkiń to kobiety, czy członków, tak, biorąc pod uwagę wszystkich, stanowią kobiety i tak naprawdę wszelka aktywność społeczna, która się dzieje głównie na obszarach wiejskich, tam gdzie ja trafiam, tam gdzie ja mieszkam, tę aktywność społeczną prowadzą kobiety, chociażby dlatego, że zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim część mężczyzn przebywa za granicą, zarobkując. W związku z tym, no, tu Ewa mówiła wcześniej o tym, że jakby tutaj musiały przynajmniej spróbować pracować inaczej w momencie, kiedy wszedł Kiwanis, tak, w waszą nazwę i w wasze życie. I jakby no, nie do końca było to jakby możliwe w związku z różnymi czynnikami. No, tak też jest cały czas. Minęło prawie 20 lat, odkąd założyłyście stowarzyszenie. 21. O, to ja się pomyliłam. Ale pewne sytuacje się nie zmieniają, pewne czynniki zostają takie same, w związku z tym kobiety zostają w domu. A moja działalność, ja jestem tak zwanym społecznikiem od urodzenia, jak to kiedyś powiedziała moja mama. Mnie w szkole podstawowej było pełno w samorządach, na studiach mnie było pełno w samorządach i tak mi zostało. Drugą kadencję już jestem w Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, gdzie reprezentuję organizacje pozarządowe, a zawodowo również zajmuję się współpracą z organizacjami pozarządowymi, bo jestem współpracowniczką Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w tej chwili już ekspertką, która jeździ po całym województwie, dorosłam do miana ekspertki, jeżdżę po całym województwie na zlecenia wszystkich czterech naszych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i pracuję przy zakładaniu spółdzielni socjalnych, które też w 95% w naszym województwie tworzą panie. I tego panią gratuluję i mam nadzieję, że takiej współpracy będzie więcej. O, i jest tu jeszcze Wiesia Gruszczyńska, która jest kolejną liderką. Wiesia siedzi cicho i skromnie, tak? Która też ma siły na wszystko, też jest bardzo znana w powiecie. Jeżeli Bogna mogę, to ja bym prosiła jeszcze Wiesię o dwa zdania. Chodź, Wiesia. Żebym wiedziała, że będę wywołana do tablicy tak zwanej. Przedłużyłabym to. Dziękuję ci, Irmino, dziękuję pani Bognie, witam wszystkich. Miło jest tu być. Nie będę się powielać tak jak Irmina, no bo cóż, zaczynałam tak skromnie kiedyś na ziemi śląskiej, najpierw tu na zachodniopomorskiej, później znów tu się przywlokłam, poznałam panią Ewę, poznałam wiele działaczek tutaj na terenie powiatu chorzczyńskiego i nie tylko, dużo buzi pamiętam. No cóż, cieszę się, że my kobiety jesteśmy, tak powiem, górą. Bo zawsze mówią, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle i to na tym to polega. Ja jestem zwykłą polską kobietą, emerytką, prababcią, no ale tak jak tu wiele z nas i chyba większości, no jestem też społeczniczką. Tworzyłam Lider Pojezierza, pisaliśmy strategię razem, prowadzę obecnie swoje stowarzyszenie Aktywny Senior w naszej miejscowości Chłopowo na terenie gminy Krzęcin w powiecie chorzczeńskim i tak się kontaktuję z dużo dziewczynami, brałam udział w powiatowej Polce, także no dużo jest tego, ale no nie będę się chwalić, bo cóż to, no nie ma się czym chwalić, praca społeczna, po prostu wstaję, robię to co muszę i odkłada się swoje niektóre rzeczy, a po prostu przechodzi się do tego, co się jakby celem wyższym jest, działanie na rzecz ludzi, a ja się teraz nastawiłam już konkretnie na seniorów z tego względu, że od 15 lat jestem na emeryturze, więc no tak sobie jakoś to układam, dzielę to razem i życzę wszystkim, nie zrażajcie się, po prostu jakieś małe niepowodzenia. Panią Irenkę tu jeszcze widzę, bo tak patrzę daleko, a potem blisko, bo jestem dalekowidzem też. No i po prostu życzyłabym sobie, żeby takich spotkań, jak tutaj mamy po Morze Zachodnie, nie musimy się chwalić. To, co robimy, to ocenią nas inni. No nie należy chyba do tego, żeby tutaj przedkładać pod nas wszystko, ale jeszcze raz mi bardzo miło i dziękuję bardzo, że mogłam zabrać głos. Słuchajcie, że jest takie
W sumie niesamowite, że my się poznajemy najpierw przez nasze działania. Słyszymy o nich tak, jak słyszymy o działaniach, ja przynajmniej słyszałam o działaniach i zresztą zwiedzałam gminę Krzęcin i przyglądałam się temu, co pan Brzustowicz robi, ale też Polka Powiatowa. I teraz jak pani mówi, to kolejne obrazy się pokazują, ale prawdę mówiąc powiem wam, że jeżeli jest mowa o Choszcznie, to moim pierwszym takim obrazem podstawowym to jest One Billion Rising i to, co tutaj od kilku lat się dzieje i cały zespół wspaniałych kobiet. My najpierw się obserwowałyśmy na Facebooku, to jak wiele osób tutaj wychodzi w tej kampanii społecznej, bierze udział, to jest olbrzymi szacunek. Ja myślę, że należą się wielkie brawa. I wielkie brawa również dla autora słów produkcji. Tutaj przed chwileczką jeszcze ten pan był. I dla dziewczyn, które nagrały polską wersję piosenki One Billion Rising. I ona jest naprawdę genialna, daje moc. I tak naprawdę to jakoś, ja nie wiem, ja mam ochotę wręcz zatańczyć te kroki, odtańczyć tutaj One Billion Rising. Myślę, że ja nie wiem, ile pań brało udział i tańczyło na tutaj w Choszcznie i w Szczecinie, ale zapraszamy do tego działania, bo ono łączy. Dziewczyny dwa razy przyjeżdżały do Szczecina i tańczyłyśmy również w Szczecinie. Tak naprawdę rozmawiałyśmy o tym, jak ten feminizm się kształtował w Polsce, jak on działał i jak bardzo to są historie poszczególnych postaci, o których my tak naprawdę nie wiemy. I tak naprawdę ten feminizm jest znaczony w bardzo duży sposób osobowościami, charakterami osób. Te nasze liderki odcisnęły na tym swoje piętno. Przy czym co nas chyba tak, znaczy nas, co jest charakterystyczne, że on w pewnym momencie wyszedł z takiej niszy akademickiej, naukowej i wyszedł na ulicę. To ja może się spytam, jak do właściwie tego doszło, bo my od 2 lat mamy to kryterium uliczne, o którym mówiłam, kiedy ciągle wychodzimy i tworzą się zupełnie nowe ruchy kobiece, zupełnie nowe aktorki, liderki wchodzą na tą scenę polityczną, medialną. Ale tak naprawdę to chyba manify były po raz pierwszy takim kryterium. Znaczy rzeczywiście, jak myślę... Może rys historyczny. Tak, rys historyczny nie jest długi, ale rzeczywiście jakoś tak zależy... Byłyśmy powiedzmy takimi w gruncie rzeczy chyba nie takimi ściśle pionierkami, tylko takim drugim rozdaniem. To znaczy pierwsze organizacje kobiece to powstawały... To właśnie było jeszcze, albo uznamy, że Liga Kobiet była, no była kobieco, no nie była feministyczną organizacją, ale powstawały organizacje jak na przykład Polskie Stowarzyszenie Feministyczne, jeszcze zaraz w 89, czy 91, coś takiego, znaczy to całe pobudzenie kobiet w tym systemie już demokracji, to przyszło razem z tym zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. To znaczy wtedy powstała organizacja Neutrum na rzecz neutralności światopoglądowej państwa i tam właśnie powstały inicjatywy takie jak szeroko zbierane podpisy pod tak zwanymi komitetami Labudy i Bujaka. To był wniosek Komitetu Obywatelskiego Komitetu Ustawodawczej Inicjatywy na rzecz referendum o przerywaniu ciąży. I rzeczywiście osoby, które zbierały te podpisy, to opowiadają, ja w tym nie uczestniczyłam, że ludzie się ustawiali w kolejkach, żeby to podpisywać i te prawie 2 miliony podpisów było zebrane tak. I wtedy powiedziano, że... w parlamencie, że tego typu kwestie nie są rozstrzygane w referendum. To są kwestie doniosłe, dotyczące moralności i że nie będzie referendum. I w związku z tym ponad głowami kobiet politycy i Kościół katolicki zawarły tak zwany kompromis. No tak, ale natomiast... też trzeba powiedzieć, że to nie było całkiem ponad głowami, bo były parlamentarzystki wówczas
lewicy tej post-PRL-owskiej, które walczyły o to, żeby jednak ten drakoński projekt nie przeszedł, a przeszedł ten, który dzisiaj uznajemy za kompromisowy, bo innego wyjścia nie było. Ale to też trzeba pamiętać, że wtedy prawica chciała wszystkiego zakazać. No ale w każdym razie wtedy się kobiety zaczęły jakoś trochę organizować i wtedy powstała na przykład, z neutrum wyewoluowała Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która to istnieje do dzisiaj. Natomiast myśmy były jakby tymi następnymi trochę dziewczynami, które przyszły do działania w roku tam ja, powiedzmy Kasia Bratkowska, moja ziomalka i Agnieszka Graf, tam jeszcze to właśnie to grono, Sławka Walczewska, Inga i Wasiów też, właśnie tak 90, od lat 90, tak koniec, no powiedzmy koniec lat 90. niech będzie, czy druga połowa, o. I ta pierwsza manifa w 2000 roku, ona miała, tutaj nawet jest błąd w naszych materiałach, ona miała hasło Matka Polka ma dość. I od tej pory, od 2000 roku do dziś manifa się odbywa, tylko teraz już można powiedzieć, że manifa to wydarzenie takie, które jest warszawskie i regionalnie, oddała pola tym masowym demonstracjom, które się zaczęły odbywać od 2016 roku. Ogromne pobudzenie nastąpiło, ponieważ przyszła druga fala dokręcania śruby i ograniczania praw kobiet, właśnie jeżeli idzie o te zdrowie, życie, godność, opiekę medyczną, bo to, jak wiemy, razem z klauzulą sumienia i tymi rozmaitymi praktykami typu odsyłanie kobiet od Annasza do Kajfasza, jeżeli nie mają pieniędzy na prywatną wizytę, żeby sobie zrobić badania prenatalne i tak dalej, to wszystko jakoś się tli w Polsce i jakoś też przegrzało się może i tutaj rzeczywiście nastąpił taki wybuch niezadowolenia społecznego i nagle te kobiety w setkach tysięcy zaczęły demonstrować na ulicy i to jest bardzo wspaniałe, to jest po prostu bardzo, bardzo wspaniałe. A nasza przeszłość jako działaczek to była taka, że myśmy się nazywały feministkami akademicko-ulicznymi. I byłyśmy ulicznicami i pamiętam rzeczywiście ta odwaga taka, o której dzisiaj tu mówimy, że na przykład jesteśmy w małym mieście, to pani mówiła o tym, że jest trudniej zrobić manifę w małym mieście, gdzie wszyscy się znają. To jest prawda, ale w dużym jest większe kryterium obciachu, można powiedzieć, bo się więcej ludzi z nas śmieje. I myśmy rzeczywiście w ta pierwsza manifa to było 15 osób, i prasa pisała, taka wysokonakładowa prasa pisała, że to było żenujące widowisko, gdzie kilkanaście pań przebrało się za prostytutki, żeby zamanifestować swoją, nie wiem, pogardę dla innych kobiet, czy nienawiść dla mężczyzn. Normalnych, zwykłych kobiet. Takich nienormalnych, tak. No czy myśmy były te nienormalne. No ale jakoś ja tak zawsze uważałam i właśnie myślę, że tak jest, że trzeba sobie powiedzieć, no tak, no dobrze. No to ja jestem nienormalna i widocznie to jest dobre miejsce dla kobiety w patriarchacie. Rynsztok, Wariatkowo, Stos. Ze względu na solidarność z tymi naszymi pokoleniami kobiet walczących o wiedzę, o dostęp do, o lepsze życie dla nas, dla wszystkich, bo i dla mężczyzn też, chętnie wezmę na siebie to odium i mogę być jako nienormalna i trudno. Tutaj też jakby region słynie z ostatniej spalonej czarownicy, prawda? Z Sydonii, tak. Czy ona była ostatnia? Nie, chyba nie. Natomiast jedna z ostatnich, natomiast rzeczywiście była no, znacząca. Więc właśnie ta taka strategia brania na siebie tego odium, tego obciachu, przekroczenia tej niewidzialnej linii, przy pomocy której powiedzmy system chce nas dzielić na te takie jeszcze do zaakceptowania i te już takie nie do przyjęcia. No to jest na przykład to, że tutaj mamy Sydonię, a w Poznaniu jest chór czarownic i my wszystkie jesteśmy dzisiaj czarownicami. To jest zresztą międzynarodowe. Dzisiaj, kiedy krzyczymy i robimy z siebie wariatki i malujemy sobie te, jak się mówi, no te barwy wojenne na policzkach,
Żadna z nas już się nie boi. Milion z nas już tutaj, milion z nas tu teraz stoi, żadna z nas się już nie boi, pisze. Znaczy to jest, można powiedzieć, hymn protestu, tak, szczecińskiego. No myśmy, nie, ale to jest z chóru czarownic. Tak, i to jest pieśń Czarownic z Chwaliszewa. Mhm. I to jest taki pomysł, to znaczy, dobra, nie boimy się, nie jesteśmy same. Macie nas, chcecie nas zawstydzać, tam panowie, nie wiem, politycy. No ale się nie uda, bo ja się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę, mogę być nienormalna albo jakaś tam ohydna. Znaczy, my mówimy też o jakimś kryterium normalności, które się nam narzuca, nie? W momencie, kiedy to jest rozszyfrowane, chociażby tutaj przez to, że do polityczek właśnie to, co no, zainscenizowałaś, tak? Że do polityczek mówi się pani Kasiu, pani Basiu, jest, jeżeli te mechanizmy manipulacji czy też ustanawiania społecznych schodów rozszyfrujemy, to też łatwiej jest funkcjonować ale w środowisku. Ale ja wiem, że też właśnie to wstydzenie się i banie, ono jest uniwersalne, ja je też znam. Naprawdę to znam i znam tą gulę w gardle i znam trzęsące się ręce i znam strach. Nie tylko na ulicy, że mnie ktoś tam poturbuje, tylko taki strach też przed władzą. Znam to bardzo dobrze. Proszę. No dzisiaj łódzkie dziewuchy są już bardzo znane w Polsce, zarówno ich sylwetki, twarze, ich działalność. Ale pamiętam, jak opowiadały o pierwszym proteście w Łodzi, który tworzyły, organizowały i mówiły, że stały takie spanikowane, patrzyły na dół Piotrkowską i tak mówię, kurczę, czy w ogóle ktoś przyjdzie, no jest ze 20 osób i w pewnym momencie za plecami ktoś mówi, dziewczyny, Agata, odwróćcie się, zobaczcie, co się dzieje. I powiedziały, jaki to był szok i dreszcz na plecach, kiedy się odwróciły, a tam było ze 2000 ludzi. To była ich pierwsza manifa. Teraz są już z tego bardzo znane, ale ja się chciałam panią zapytać, kiedy był w pani życiu taki moment? No, zaczęła pani, no była pani współorganizatorką manif, jednych z pierwszych. No, tak. Ja przez kilka manif ścisłym takim... Ale właśnie chciałam zapytać, kiedy był taki moment, że pani poczuła ten dreszcz emocji na plecach i zobaczyła, czy zrozumiała, że coś się dzieje, że to ma sens i że rzeczywiście ludzie za tym idą? Że ludzie za tym idą, to dosyć późno, bo jak mówię, myśmy na początku... ja nie uczestniczyłam w tej pierwszej fali, to znaczy ja nie widziałam, nie byłam chyba za granicą wtedy, nie widziałam tych kolejek, które się w Warszawie ustawiały do podpisywania tego projektu wniosku o referendum. I to było 1 700 000 podpisów, to znaczy to tam ludzie naprawdę tak było, bo widziałam to na zdjęciach. I wtedy też się odbywały demonstracje pod w Warszawie pod pomnikiem Kopernika, to było. Ale potem się okazało, że to w ogóle nie zadziałało i ludzie się rozeszli do domów, bo to były lata... 92, 93, to trzeba było naprawdę walczyć o byt. I w związku z tym wszyscy się rozeszli walczyć o byt. I ja miałam chyba takie, znaczy to takie przebudzenie, takie coś, że mi tak, że zaraz, że o co tu chodzi, to chyba już miałam dawno bardzo. Gdzieś tam właśnie przy lekturach szkolnych w podstawówce jeszcze. Tam na przykład, no na przykład ta Jagna z Chłopów, takie zrobiła na mnie wrażenie. Że ona była taka ładna i taka artystka, robiła ciągle tam te wycinki, najpiękniej wszystko malowała, malowała pisanki najpiękniej, robiła wycinanki najpiękniej, jak tak coś namalowała, ozdobiła, to było tego i była taka piękna i miała taki, właśnie lubiła facetów, lubiła, taki popęd miała i nie harowała tak w tej ziemi pazurami, bo jakoś nadawała się może bardziej do tego malowania i seksu. I sobie pomyślałam, no ale czy ona komuś robi krzywdę? Dlaczego oni ją tak strasznie skrzywdzili? Dlaczego nie ma miejsca na takiego kolorowego ptaka? No może taka trochę ladacznica, no ale co tam. No i to pamiętam, że mnie to tak bolało, że po niej tak ta wieś tak się pojechała strasznie. No i potem jakoś rzeczywiście chyba to uświadomienie takie, że trzeba coś zacząć robić, no to było tak, ja wiem, 94, 95, coś już myśmy zaczęły z Agnieszką Graf, odbijałyśmy na ksero takie kartki, gdzie było napisane Patriarchat Skona i przylepiałyśmy to we dwie.
A potem już szybko dosyć wymyśliłyśmy, że trzeba zrobić demonstrację i właśnie strasznie nam się spodobało to kryterium uliczne i to, że z roku na rok było coraz więcej jednak tych uczestniczek i myślę, że cały numer z ruchem kobiet i walką o prawa kobiet właśnie polega na tym, że to są takie warstwy tektoniczne, takie, że jest ten łańcuch kobiet, że bez takiego wielopokoleniowego i takiego dłuższego trwania, to nam jest zawsze trudno, bo zawsze zaczynamy od początku. A to przy takim rozumieniu, że nikt nikomu nie daje za darmo praw. Naprawdę, no żeby uzyskać te prawa, to trzeba się czasami narobić przez stulecia. Tak jak, no tak jak rolnicy, chłopi walczyli o swoje prawa, tak samo niewolnicy, tak samo ludzie, no wiadomo, prawda, po prostu kobieta tak samo musi przez te stulecia wywalczyć. My nie możemy zapominać tej historii i rozdzielać się na przykład na frakcje pokoleniowe, tylko widzieć to jako całość. Ale też jest rzeczywiście taka zasada w ruchu kobiet, że raz się dostaje te prawa, a potem się je traci. I że czasami przychodzi taki dłuższy okres stagnacji, nic nie można robić. Ale rzeczywiście jakoś tak w połowie lat 90. ja zrozumiałam, że na przykład wrzeszczenie na ulicy jest bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo, bardzo. Więc myśmy nawet odtańczyły jakiś taki taniec. No już nie będę opowiadać. Były to dosyć wywrotowe akcje. Znaczy taki, nie taki, bo One Billion Rising jest taki, można powiedzieć, siłą jego jest liczebność, ale tam nie ma haseł takich na przykład antyklerykalnych, a myśmy takie miały, ale już nie będę tego opowiadać. W każdym razie takim teraz na przykład mi się strasznie podoba, że globalnym hasłem demonstracji kobiet jest takie zdanie: jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie udało wam się spalić. I to, mimo że wy jesteście wnuczkami tej Tak, natomiast nie wiem, czy są jeszcze trudne pytania do Kazi. Tak jak opowiadałaś, to myślałam o tym, jak w zasadzie ten ruch u nas się rozwijał. Słuchajcie, my się w tej chwili potrafimy bardzo szybko zmobilizować. To jest po prostu, czy to będzie akcja One Billion Rising. Ja byłam bardzo zaskoczona, że myśmy na Radzie Kongresu Kobiet w grudniu usłyszały, że jest taka akcja. W styczniu 30 parę miast już tańczyło, w lutym wyszło tyle miast na ulicę, w tej chwili co roku ich przybywa i myśmy się chyba nauczyły tego, oswoiłyśmy te ulice. To są najróżniejsze akcje. W Szczecinie, kiedy pierwszy raz robiłeś, no to Daniel Michalski głównie tutaj i ten zespół podjęli trud robienia manif, to przychodziło właśnie 15 osób, nie? To było tak, no właśnie to kryterium obciachu, że jest 15 osób i 50 policjantów. No i oczywiście, że się śmiali, gdzieś to tam leciało w prasie. Natomiast to jest też tak, że to kryterium uliczne chyba buduje takie więzi, buduje relacje, buduje emocje. Natomiast i my się widzimy tak naprawdę, bo generalnie w tej chwili widzimy się w internecie, ale i to jest bardzo, słuchajcie, w tej chwili no, łatwe, że tak powiem, do... No trzeba chcieć, tak? Trzeba się w tym internecie odszukać, czy to będzie w tej chwili Kongres Kobiet, czy dziewuchy dziewuchom, czy Ogólnopolski Strajk Kobiet, czy szereg innych lokalnych akcji. Bo ja pamiętam, mamy też regionalny tutaj udział w Porozumieniu Kobiet 8 marca. Ola Łukaszewicz działała, szczecinianka. Nie wiem, na ile tam Ewa Kosią wspierała. Natomiast to były te osoby, które musiały pojechać wtedy do Warszawy. To ale były zupełnie inne... Ja myślę, że... Każda z nas pracuje no, nie tylko z kobietami, ale również z mężczyznami, pani też. Chciałam zapytać, bo w naszym marszu, tym czarnym, który tu miałyśmy, pojawiali się również mężczyźni. Przychodzili i razem z nami tam stali, czy rozmawiali z nami. Jak odbierają pani działalność właśnie koledzy, dziennikarze, ci z telewizji i w ogóle z pani otoczenia? Czy oni
akceptują? Jak najbardziej tak. Czy są też przeciwne jakieś głosy, albo ktoś pani dokucza? Bo, znaczy dokuczają. Bo w ogóle to podziwiamy i ale dziękujemy nie, za to. Tak, nie, no już nie przesadzajmy. No ja już teraz jestem taką trochę kombatantką, emerytką. To nie są cuda odwagi. No dobrze, odwagi, ale to, na początku. Mnie chodzi o te wcześniejsze lata. Znaczy teraz na przykład właśnie mówiłam dziewczynom, że ktoś wrzucił na Facebook, że w jakimś kiosku na uniwerku ktoś zobaczył taką gazetę, jakąś narodową, jakiś orzeł biały, tam jakieś takie... Tam, nie pamiętam jak to się nazywa, w każdym razie narodowo-polska jakaś gazeta i tam jest taka przerobione moje zdjęcie z taką potworną mordą, okropną i takim niby ja trzymam tam transparent, brzydka twarz feminizmu i taki rej naprawdę mam straszny. Gdzieś tam obok jest Monika Płatek i tam jest coś tam, kim one są naprawdę. Więc to jest takie śmieszne potwornie, bo to jakby no, ale zobaczyłam się, no rzeczywiście, no ten rejmin taki jakiś straszny, no taki los, no. Natomiast ja nie, do mnie nie docierają te dokuczania, no bo przecież ja żyję w swoim środowisku. Mam bardzo fajnego partnera od lat, który jest bardzo też walecznym takim człowiekiem, moim towarzyszem broni. W sprawach także ochrony przyrody, w którym on się zajmuje i po prostu jest bardzo fajnie. Natomiast ja też, to jest tak, ja nie uważam, że każdy musi wrzeszczeć na ulicy, jak nie lubi na przykład. I też rozumiem, czym się rządzi mała społeczność i rozumiem, że nie wszyscy jakby pozwalają sobie na to, żeby mogą, ani nawet chcą wykrzykiwać jakieś albo mieć wypisane, no nie wiem, nawet wulgarne hasła antyklerykalne. Jedne tak, inne zupełnie nie. I Kongres Kobiet to była cała dekada takich działań, cała warstwa tektoniczna budowania właśnie tej trwałości, naszej stabilności tego ruchu, nieuliczną metodą, właśnie nieuliczną i nieradykalną, tylko sieciowania, konsolidowania, zdobywania wpływów, lobbingu politycznego, bo przecież to Kongres Kobiet wypracował to, że weszły kwoty, że weszło ściganie gwałtu z urzędu i że weszło konwencja antyprzemocowa. Bo Kongres Kobiet stworzył siłę nacisku takiego właśnie lobbing polityczny. Zapraszani byli politycy rządzący, zapraszane były wszystkie prezydentowe. I to jest inny typ działania. I tam też, bo to zawsze się mówi, no wyobrażamy sobie, że ten Kongres Kobiet jest w Warszawie, ale taką sercem kongresu są regiony. Najważniejszą siłą kongresu są regiony, które wytworzyły takie naprawdę osobowości, silne osobowości działaczek, jak na przykład Czałczyńska, koleżanka, bo to się mówiło dawniej. Koleżanka Szczuka z koleżanką Czałczyńską. Ale rzeczywiście tych liderek kongresowych mamy multum i one są prawdziwe. One później wszystkie się angażują w to, co się lokalnie dzieje w kolejnych falach. Więc tam jest miejsce na działalność spokojną. Po prostu spokojną. Więc wiele z nas nie ma takiego temperamentu czarownicy. Tylko temperament pozytywistki i to jest tak samo bezcenne. Ale też Kongres Kobiet, regionalne kongresy kobiet sfokusowały pewne problemy, bo słuchajcie, myśmy na przykład nie dostrzegały problemu niealimentacji. To było tak, że no jakaś pani tam, Basia, Kasia, no nie trafiło jej się, tak? No trudno, mogła wybrać lepiej. I tak naprawdę dopiero w Goleniowie w 2013 roku Jola Tryszkiewicz zabrała głos, zaczęła opowiadać, zwracać uwagę na ten problem, ale też z takiej perspektywy osoby, tak, która mówi, że takie problemy są i właśnie te Kasie, Basie je mają. Po czym stała doktor Izabela Desperak i powiedziała, słuchajcie, no tak, no ale to jest 250 tysięcy takich kobiet. I myśmy naprawdę w tej, my, działaczki, naukowczynie, polityczki,
wtedy nie mogły uwierzyć, że to jest taka skala, że to jest problem systemowy. I tak naprawdę od tego Goleniowa, bo to był szczeciński kongres w Goleniowie, zaczęła się debata i zaczęło się takie fokusowanie tego problemu. Okazało się, że wcale nie 250 tysięcy, tylko 600 tysięcy, głównie mężczyzn, nie płaciło na swoje milion dzieci alimentów. I że to jest problem systemowy, nie tej pojedynczej kobiety, tylko po prostu całego systemu tak naprawdę funkcjonowania państwa, które uważało, że no kobieta się ma ogarnąć. To jest określenie Agnieszki Graf, że kobieta się ogarnie i kobieta to sobie jakoś tam załatwi, bo generalnie przecież dzieci w Polsce nie umierają z głodu, czyli można, nie? Czyli to jest problem kobiety. To, o czym mówisz, regionalne kongresy kobiet, z których potem też różne stowarzyszenia, różne inicjatywy ewoluowały, takie tematy podejmował i wspierał. No to, że mamy dzisiaj tą ustawę, która bardzo pomogła przy ściągalności alimentów, bo słuchajcie, nagle się okazało, że można, nie? Bo powstało pytanie, dlaczego mężczyźni nie płacą alimentów? Bo mogą, po prostu. Bo system do tego dopuszcza, ale nie tylko system, otoczenie, bo myśmy to tak przedyskutowały wtedy właściwie, dlaczego nie płacą. No bo pracodawca wspiera, no ale każdy z tych alimenciarzy ma matkę, babkę, siostrę, sąsiadkę, kolegów i oni po prostu uważają, że no tak, no można, nie? Że taki jest przedsiębiorczy. I w momencie, kiedy to zaczęliśmy dyskutować i wspierać się też te ruchy, no okazało się, że można przeprowadzić ustawę, ona trochę się przedłużyła w swoim procedowaniu, szkoda, że to nie wcześniej. Natomiast tak jak mamy kontakt z komornikami, okazuje się, że nagle, że panowie przychodzą i rzucają na 130 tysięcy, bo nie chcą mieć tych bransoletek, bo nie chcą mieć no, karnych już konsekwencji. I komornicy nam sygnalizują, no, nagle wzrosła kilkadziesiąt procent ściągalność alimentów. Nie? Ja bym, gdybym była facetem, tam też nie płaciła, dopóki bym mogła. Bo jak można, to się nie płaci. Znaczy, to jest kwestia, no wiadomo, no, osobowości. No ale tutaj ruszamy też taki problem, na co my jako społeczeństwo pozwalamy, bo to samo pytanie można powiedzieć, dlaczego mężczyźni biją kobiety? No bo mogą. Ale jedna rzecz jest ważna, słuchajcie. Od zarania wszystkie działania na rzecz równości, one nie odbywają się w próżni. To mężczyźni muszą dzielić się z nami władzą, wpływem, no tak jest po prostu. I bez facetów nic nam by się nie udało. Naprawdę, to znaczy teraz już jest trochę inaczej, bo jeżeli mamy kwoty, jeżeli można powiedzieć o jakimś wpływie, takim lobby kobiecym właśnie, które ma za zadanie rozwiązać parę kwestii dotyczących kobiet tylko, no to jest... U nas w Sejmie na razie nie do zrobienia, nie ma opcji, żeby głosami kobiet coś przeforsować. No tak, ale to jest to, takie natomiast, pytanie. Tak, natomiast trzeba mieć zwolenników, towarzyszy broni i nie wiem, facetów koło siebie i dobre takie wpływy też i przede wszystkim umieć przekonać tych, od których zależą rzeczy, że to się opłaca, bo to się po prostu opłaca i ta świadomość, że, znaczy gdyby się nie opłacało, ja i tak bym stała po stronie równości, ale na szczęście się też opłaca, więc ta świadomość już dociera tak powiedzmy coraz szerzej i to no tak, ale my mamy jest jakoś też nieuchronne. Taką dyskusję o tym profesor Małgorzata Fuszara, nasza nieodżałowana pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Mówię o tym, dziewczyny, bardzo ważne jest to, żebyśmy miały te przynajmniej te 30% naszej reprezentacji, no to wtedy te nasze kobiece kwestie wejdą na agendę parlamentarną. No i się okazało, że może niekoniecznie, bo to, na co z kolei zwraca uwagę doktor Elżbieta Korolczuk, ważna jest reprezentacja. I no my mamy posłankę Pawłowicz i parę innych, które są kobietami, natomiast na pewno nie są przyjaciółmi kobiet, tak? Są wrogami kobiet. Natomiast mamy mężczyzn i poczynając od tego naszego pierwszego feministy, którego wtedy tak hołubiliśmy, że to jest ten, mamy profesor Wiktor Osiatyński, który przyszedł na pierwszy kongres kobiet. Natomiast tak wydaje mi się, że myśmy spowodowały, że bycie za prawami kobiet i bycie z nami również na tych czarnych protestach
jest dla mężczyzny już nie tylko synonimem odwagi cywilnej, ale też jest takie modne, nie? Tak dobrze świadczy o tym człowieku i chyba się zmieniło to. Przynajmniej my widzimy sporo mężczyzn, sporo naszych partnerów i takich wspierających, więc... Tylko zaczyna się zawsze od tych 15 wariatek, tak, które tam wyjdą i stoją. A tutaj jak na przykład jest One Billion, to tańczą faceci też? Są obecni? A tak, tu jeden stoi. Ale pan filmuje, tak? Czy jak? A, tekst, Jezu, pan przechodził stamtąd tu i ja już zrozumiałam i wyleciał. Tak, no to brawa. Tak. No to zapraszamy do tej naszej sekcji tanecznej. No to co, tańczycie? Nie, nie mamy siły? Liderka uciekła. Słuchajcie, chodźcie, zatańczymy, no. No ja myślę, że gdybyśmy tą muzykę puścili, to przynajmniej początek byłby całkiem udany. Nie na siłę, jakby ja jestem za, ale nie na siłę. Słuchajcie. Jak w tańcu? Nie, tak? Nie, tak w ogóle. No dobra, ja nie cisnę, bo to musi samo, nie będziemy ciągnąć, tak. No w każdym razie jeden z ostatnich przynajmniej naszych protestów faktycznie zakończyłyśmy spontanicznym odtańczeniem, bo myślę, że słuchajcie, ta dobra energia tańca jest nam potrzebna również w ciężkich czasach, również wtedy, kiedy wychodzimy na te nasze czarne czy inne protesty. Ale ja bym wróciła do kwestii odwagi, bo myśmy podjęły taki temat, który no dla mnie też jest zagadką, tak? Słuchajcie, w momencie, kiedy zaczął się i czarny protest, ale potem komitet Ratujmy Kobiety kobietom, badania pokazały, że 18% społeczeństwa jest za liberalizacją tych przepisów aborcyjnych. Większość chce kompromisu i żeby było tak, jak jest. W ciągu roku te proporcje się zmieniły i badania, no to były badania rządowych agencji, więc myślę, że nie przekłamywały, mówiły o tym, że już 43% wspiera projekt i jest za liberalizacją, potem się zmniejszyło do 37%. A teraz, kiedy OKO.press zrobiło badania, ale troszeczkę inaczej zadało pytanie, czyli zadali pytanie, że gdyby ktoś z twojego otoczenia z przyczyn społecznych, czyli nie tych medycznych, z gwałtu czy z tych trzech wskazań, tak? Z przyczyn społecznych, z trudnych warunków życia, gdyby ktoś z twojego najbliższego otoczenia zdecydował się na przerwanie ciąży, czy byłoby to akceptowalne? I 60% kobiet powiedziało tak, 50% mężczyzn powiedziało tak, że są za tą społeczną przesłanką. I wiecie, dla mnie to jest takie pytanie, czy rzeczywiście ta nasza akcja, nie wiem, edukacyjna, kampanii, zbierania podpisów tak radykalnie i szybko zmieniła myślenie kobiet i mężczyzn w Polsce, czy po prostu zawsze tak było albo tak było, a myśmy odważyli się o tym mówić. Nie wiem, czy Kasia, mogę cię poprosić o diagnozę tej sytuacji, czy my nabraliśmy odwagi o mówienia i przyznawania się, że... Znaczy, trudno powiedzieć, naprawdę, ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że ludzie zawsze wiedzieli swoje i wiedzą swoje bardzo dobrze, ale myślę też właśnie, że to funkcjonowanie tych przepisów, które obecnie obowiązują, ono pokazało, czym jest tego typu prawo restrykcyjne. Zresztą ono nie jest aż tak restrykcyjne na papierze, jak jest restrykcyjne w praktyce. I ono jest po prostu bardzo krzywdzące. Te przepisy bardzo są okrutne dla kobiet i praktyka stosowania tego prawa jest okrutna. I to jest po prostu okrucieństwo, więc jeżeli już powoli coraz więcej ludzi z tym się jakoś styka,
bo to lata mijają, więc jakby coraz więcej jest tego doświadczenia, że ktoś w rodzinie, że musiał wyjeżdżać, że mu coś złego zrobili, że poniżyli kobietę w szpitalu, że zmusili ją, że ją zwodzili. No wszystkie te okoliczności, które się odbijają na przykład w statystykach, na przykład spraw o praktykowanie właśnie w podziemiu. Ostatnio była sprawa, że matka córce pomogła. 16-latce. Tak, i dostała wyrok. No to, to już zaczyna... Znaczy myśmy pomogła, po prostu sprowadziły tabletki i no, ale dziewczynka się poskarżyła, znaczy po prostu powiedziała mamie o tym, co się stało. No i działały, no. Nie była tak naiwna ta matka. Aha, ona miała 16 lat, czyli już pełnoletnia. Ale była ta sprawa, no te sprawy docierają. Myśmy na przykład zbierali podpisy w Krakowie teraz, Podratujmy kobiety chłopak, znaczy szedł mężczyzna młody z córką, malutką dziewczynką i zatrzymał się i podpisał. I ja mówię dziękuję, jak zawsze dziękuję. On mówi, ja bym z wami te podpisy zbierał, tylko nie mam czasu, bo mam córkę. I no ja mówię, ale i tak super, że pan nam, on powiedział, niech panie zajrzą do Google'a, znaczy nazywam się tak i tak, byłem na drugiej stronie Gazety Wyborczej w krakowskiej. No i myśmy to od razu sprawdziły i to był no, wdowiec po dziewczynie, która umarła, bo jej lekarze bali się udzielić pomocy przy powikłaniach. I on został z tą córeczką, która miała mieć siostrę, nie ma mamy. I on był bardzo wzruszony, ja w ogóle się poryczałam, że to było takie wsparcie też, że to ma sens, co my robimy. No ale jak mówię, to przez te wszystkie lata obowiązywania tej ustawy takich historii jest coraz więcej i nagle ktoś powie, król jest nagi, to nie jest dobre. Ani dla kobiet, ani dla rodzin, ani dla dzieci, ani dla społeczeństwa. W Choszcznie będziemy następnym razem gościniami Choszczeńskiego Kongresu Kobiet i przyjedziemy i sobie, no tak, no usiądziemy w rzędzie i będziemy was słuchały, bo to jest któreś już spotkanie regionalne i powiem, że jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak kobiety działają w regionach, jakie są aktywne, co robią, jak robią, jakie mają silne otoczenie. To jest tak ważne, że no nie wiem, że pani przychodzi wokół jest całe grono i widać, że to jest środowisko, na które, tak jak pani mówiła, pracowała 21 lat. Więc ja myślę, że ten następny etap, kiedy my się widzimy, się czujemy, jest ważny i kiedy podejmowane są takie działania, które też promują te lokalne liderki, tak jak plebiscyt, który został ogłoszony, 100 kobiet Pomorza Zachodniego na 100 lat. Bardzo ważne są te nominacje i ja tym zakończę, że pozostajemy w oczekiwaniu na Choszczeński Regionalny Kongres Kobiet i pozostajemy w oczekiwaniu na nominacje regionalnych liderek.